Sezon wyników za pierwszy kwartał 2024 powoli nabiera rozpędu. Analitycy Nobel Securities na krótkiej liście faworytów umieścili cztery spółki szeroko rozumianej branży przemysłowej oraz giełdowego hurtownika. Ja nazywam się Rafał Żyk i w celu przybliżenia tematu zapraszam na film. Na krótkiej liście czarnych koni bieżącego sezonu, według analityków Nobel Security, znalazło się Ferro, czyli spółka, której ubiegłoroczne raporty finansowe kilkukrotnie dawały impuls do wzrostów notowań. Jak zaznaczały eksperci, pierwszy kwartał był nieco nietypowy dla producenta armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Tym razem, spółka nie wprowadziła podwyżek cen. Mimo iż w poprzednich latach było to swoistą regułą. Jak dodają, na razie nie widać też większego popytu związanego z dobrą koniunkturą na rynku mieszkaniowym. Jak wskazują analitycy Nobel Securities, brak podwyżek cennika przełoży się na nieco niższe przychody w pierwszym kwartale 2024. Zapowiedzi podwyżek w poprzednich latach powodowały zwiększone zakupy przed ich wprowadzeniem, czyli najczęściej pod koniec pierwszych kwartałów. W pierwszym kwartale tradycyjnie jest mniejszy popyt na piece gazowe i pompy ciepła. W przypadku tych drugich dalej widać zastój w sprzedaży. Sytuacja może zacząć się poprawiać pod koniec 2024 roku, a wyraźniej w 2025 po wprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej certyfikacji pomp ciepła. Ma rozpocząć się od 13 czerwca, ale w praktyce może zająć kilka miesięcy który powinien przyczynić się do znaczącego spadku importu pomp z Azji urządzeń niespełniających polskich norm. A jak wskazują analitycy, brak podwyżki cen na starcie roku wynikał z umocnienia złotego, które przełożyło się na niższe ceny towarów importowanych z Chin. W kolei, jak zaznaczają analitycy, mocny złoty powinien sprzyjać utrzymaniu marży na relatywnie wysokim poziomie. Prognozujemy 12,8% marży EBIT, czyli 12,3% w czwartym kwartale 2023, 14,4% w drugim kwartale 2023, a 12% w pierwszym 2023. Ujemne saldo finansowe szacujemy na minus 3 miliony złotych, głównie z tytułu odsetek od kredytów i leasingu. Nie zakładamy istotnych różnic kursowych. Biuro prognozuje, że w pierwszym kwartale Ferro zanotuje rok rocznie 5% wzrost EBIT do ponad 26 milionów złotych i zysk netto do 18,4 milionów złotych. Przychody w ujęciu rocznym wyhamują o 2% do 204 milionów złotych, z kolei eksperci spodziewają się wyraźniejszej poprawy wyników dopiero w drugiej połowie 24. Jak również dodają analitycy, powinna temu służyć lekka poprawa nastrojów konsumenckich, efekt niższej inflacji i większa liczba inwestycji mieszkaniowych w Polsce. W 2024 roku prognozujemy wzrost EBIT i EBITDA o około 8% i zysku netto o około 13, efekt niższych kosztów finansowych. Zgodnie z harmonogramem raport Ferro za pierwszy kwartał 2024 pojawi się 22 maja. Ciekawie zapowiada się także raport Grenewi. Analitycy Nobel Securities spodziewają się dobrych wyników wspartych sprzedażą farm fotowoltaicznych o mocy około 42 MW do KGHM za 186 milionów złotych. Szacowany zysk brutto na tej transakcji to 50 milionów złotych. Jak wyliczają analitycy w Farmurze, zakładamy zbliżone wyniki do poprzedniego kwartału, czyli 260 milionów złotych przychodów, 113 milionów złotych EBITDA, 67 milionów złotych. Zysku netto. Zakładamy dość wysokie przychody w Impact Clean Power Technology. 110 milionów złotych, w tym 77 milionów złotych w pierwszym kwartale, kwartale 23 i 148 milionów złotych w czwartym kwartale 23. Oczekujemy około 4 milionów złotych straty BIDA w tym segmencie i 10 milionów złotych straty na poziomie netto. W projekt Solar Technik prognozujemy 14 milionów złotych przychodów, a 57 milionów złotych zysku brutto na sprzedaży, w tym 50 milionów złotych ze sprzedaży farm do KGHM oraz tutaj warto przytoczyć 20 milionów złotych zysku netto. Belgor Hansen, spodziewamy się około 35 milionów złotych przychodów, 9 milionów złotych EBITDA i 4 miliony złotych zysku netto. Według prognoz Nobel Securities Grupa powinna zanotować wzrost skonsolidowanego EBIT o 88% rok do roku do 116 i 4 miliona złotych, a skonsolidowanego zysku netto przypisanego ruszam od 27% do 76,1 milion złotych, efekt jedynie 52% udziału Grenewi w spółce projekt Solar Technic, która sprzedała farmy do KGHM. Jak dodają w tym miejscu eksperci, nie zakładamy sprzedaży żadnych dodatkowych farm fotowoltaicznych w 2024 roku poza sprzedanymi do KGHM w lutym bieżącego roku. Obawiamy się, że w związku z relatywnie niskimi cenami energii i niższymi cenami za 1 MW mocy w fotowoltaice transakcje sprzedaży przesuną się na 2025 rok. Nawet przy braku dodatkowych zysków ze sprzedaży kolejnych farm prognozujemy poprawę wyników w 2024 roku. A raport za pierwszy kwartał 24 Grenewia opublikuje 28 maja. Na liście Nobel Securities pojawiło się także ONDE, które raport za pierwszy kwartał przedstawi już w środę 8 maja. Analitycy wskazują, że baza za pierwszy kwartał 23 jest niska i spodziewają się dużo lepszych wyników za pierwszy kwartał 24 przy nieco niższych przychodach. Jak wyliczają eksperci, portfel zamówień na koniec pierwszego kwartału 24 jest nieco niższy niż na koniec 23, około 700 milionów złotych. Honda uczestniczy w kilku postępowaniach i spodziewa się podpisania kilku umów na budowę farm fotowoltaicznych w najbliższych miesiącach. W segmencie farm wiatrowych nadal inwestycji jest relatywnie mało, istotny wzrost w tej części rynku OZE prawdopodobnie nastąpi dopiero w 2026 roku. Nieco mniejszy portfel zamówień, naszym zdaniem, przełoży się na około 7-7% spadek skonsolidowanych przychodów w pierwszym kwartale 2024. Marże brutto na sprzedaży na działalności budowlanej zakładamy na około 8 4,8% w pierwszym kwartale 23 i 13,9% w czwartym kwa kwartale 2023. Jak dodają, spółka najprawdopodobniej na poziomie zysku brutto na sprzedaży zasięguje zyski ze sprzedanej farmy wiatrowej Szybowice o mocy 37,4 MW, czyli 50% udziałów przypadało na Ondę, a na pozostałej działalności operacyjnej zyski z dwóch farm fotowoltaicznych Czerwona Woda i Inwest o łącznej mocy 23,1 MW. Jak zaznaczają analitycy, spodziewamy się, że spółka może zaksięgować na sprzedaży tych trzech projektów blisko 20 milionów złotych. Koszty SG&A, czyli koszty sprzedaży, koszty ogólne i koszty administracyjne, szacujemy na około 13,5 miliona złotych plus 18% rok do roku EBIT. Bez sprzedaży trzech farm w pierwszym kwartale 2024 prognozujemy na około 1 do 2 miliona złotych, ale z uwzględnieniem zysku na sprzedanych farmach spodziewamy się około 21 milionów złotych. Na koniec 2023 roku ONDE zadłużenie kredytowe wynosiło tylko 26,6 miliona złotych. Był wysoki stan gotówki, to jest 65,3 miliona złotych. Spodziewamy się niewielkiego ujemnego salda na działalności finansowej na około Milion złotych. W całym 2024 eksperci oczekują nieco niższych przychodów, ale dzięki sprzedaży farmy wiatrowej i farm fotowoltaicznych prognozują wzrost EBIT o około 25% rok do roku do ponad 360 milionów złotych, a zysku netto obisko 40% rok do roku do prawie 245 milionów złotych. Solidną poprawę wyników rok do roku powinna pokazać także grupa Śnieżka, jak zaznaczają eksperci, producent farb i lakierów w raporcie za pierwszy kwartał. Powinien pochwalić się relatywnie wysoką marżą brutto na sprzedaży. Jak wyliczają eksperci, baza odniesienia przychodów sprzed roku jest dość wysoka. Na początku 2023 śnieżka wprowadziła podwyżki cen. Zakładamy tylko nieznacznie wyższe wolumeny, prognozujemy tylko 2% wzrostu w pierwszym kwartale 2024. Zauważalnie wyższa niż przed rokiem powinna być marża brutto na sprzedaży. A dzięki stabilizacji cen surowców oraz mocnemu złotemu kwartalna ekspozycja netto spółki związana z zakupami surowców to około 12 milionów euro. Szacujemy ją na 45%, w tym 42,2% w pierwszym kwartale 2023. Wzrost kosztów SG&A, gdzie ponad połowę stanowią koszty osobowe, zakładamy na plus 5,5% rokrocznie, a saldo finansowe szacujemy na minus 4,4 miliona złotych, poziomie niższy niż rok temu, ponieważ było minus 6,2 miliona złotych w pierwszym kwartale 23, ze względu na niższe zadłużenie i stopy procentowe. Analitycy spodziewają się w pierwszym kwartale 205 milionów złotych przychodów ze sprzedaży, plus 2% rokrocznie, 41,1 miliona złotych bida, plus 10% rok do roku, 31,2 miliona złotych zysku EBIT, to jest plus 13% rokrocznie i 20. I 4 miliony złotych zysku netto, czyli plus 25% rok do roku. Ich zdaniem w pierwszym półroczu spółce powinna sprzyjać stabilizacja cen surowców, nadal relatywnie niski wzrost gospodarczy w Europie i na świecie. I Relatywnie mocny złoty przez cały 2024 rok z okresowymi korektami z powodów geopolitycznych. Jak zaznaczają eksperci, zakładamy, że rok 2024 będzie rekordowy dla spółki, nieco w dół korygujemy jednak prognozy. Na razie brak istotniejszej poprawy nastrojów konsumenckich, a raport za pierwszy kwartał 2024 Śnieżka opublikuje 22 maja. Listę czarnych koni analityków Nobel Securities zamyka TOYA. Eksperci spodziewają się wyników lepszych zarówno rok do roku, jak i kwartał w kwartał. Jak wyliczają analitycy Nobel Securities, prognozujemy 5% wzrostu skonsolidowanych przychodów i nieco wyższą rokrocznie marżę brutto na sprzedaży. To jest ponad 33%, m.in. efekt mocnego złotego w porównaniu do 32,5% przed rokiem. Koszty sprzedaży szacujemy na poziomie o 7% wyższym rok rocznie, a koszty ogólnego zarządu na plus 10% rok do roku. Brak zadłużenia z tytułu kredytów, jedynie zobowiązania leasingowe oraz wysoki poziom gotówki na koniec 2023 roku, to jest 70 milionów złotych, powinny przełożyć się na dużo korzystniejsze saldo na działalności finansowej. Tutaj szacujemy minus 100 tysięcy złotych versus 1,7 miliona złotych w pierwszym kwartale 2023. Prognozujemy wzrost EBIT o 8% rok do roku, a zysk netto. O plus 22% rokrocznie. A w całym 2024 roku eksperci spodziewają się 6% wzrostu przychodów do 910 milionów złotych. W prognozie zakładają stopniową poprawę nastrojów konsumenckich, przede wszystkim w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak dodali, liczymy na dalszy wzrost sprzedaży na rynku ukraińskim plus 18% rok do roku. W 2023 roku to już trzeci pod względem wielkości rynek dla TOI po Polsce i Bułgarii. W końcówce 2024 roku popyt na narzędzie i elektronarzędzia w Polsce może zostać wsparty napływem środków unijnych, KPO i Perspektywa 2021-2027, który będzie przekładał się na wzrost liczby prowadzonych inwestycji budowlanych. A raport za pierwszy kwartał 2024 roku to ja opublikuję 10 maja. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o polubieniu materiału, jeżeli był dla Was wartościowy. Tym samym zachęcam do sprawdzenia historii naszych materiałów wideo na naszym kanale YouTube i do sprawdzenia naszego portalu Stockwatch.pl po więcej informacji na temat GPW i nie tylko.